a Janis jest jego właścicielem od 3 lat. Przez ten czas przejechał około 27 tysięcy kilometrów, regularnie wymieniając olej i jak sam zaznacza, silnik pracuje dobrze i cicho, nie pobiera oleju, nie są potrzebne dolewki. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Nowa przesyłka i nowa historia, a z nią pierwszy etap eksperymentu dla samochodu, który na naszym stole pojawia się po raz pierwszy. Rozpoczynamy badania dla Peugeota 308 SWT9 z silnikiem 1.6 Blue HDI. Autorem dzisiejszej przesyłki jest Janis, 38-latek mieszkający w województwie pomorskim. W swojej wiadomości podkreślił, że samochód ma w jego rękach stałą i przewidywalną eksploatację, a olej wymieniany jest regularnie co 7 do 8 tysięcy kilometrów. W przesyłce znalazły się dwie próbki. Pierwsza to olej świeży, Motul 0W30 Specific PSA. Druga to olej przepracowany po 7 tysiącach kilometrów. Janis sam wykonuje wszystkie serwisy i co ważne, próbka została pobrana podczas spuszczania oleju ze środkowego strumienia, a świeży olej pochodzi z tej samej partii, która została wlana do silnika, czyli mamy bardzo dobre warunki do przeprowadzenia pełnego porównania. Samochód to Peugeot 308 SW, rocznik 2015, z silnikiem 1.6 Blue HDI o mocy 120 koni mechanicznych. Obecny przebieg wynosi 192 tysiące kilometrów, a Janis jest jego właścicielem od 3 lat. Przez ten czas przejechał około 27 tysięcy kilometrów, regularnie wymieniając olej i jak sam zaznacza, silnik pracuje dobrze i cicho, nie pobiera oleju, nie są potrzebne dolewki. W całym okresie eksploatacji używany był jeden ściśle określony olej, Motul 0W30 Specific PSA, zgodny z normą zalecaną przez producenta. Zatem w dzisiejszym odcinku ocenimy stan oleju po 7 tysiącach kilometrów, silniku wysokoprężnym z układem Blue HDI. Dodatkowo sprawdzimy zgodność parametrów oleju świeżego z kartą techniczną producenta. To pierwszy raz, gdy Motul 0W30 będzie analizowany właśnie w tej konfiguracji silnikowej i przy tak konsekwentnym podejściu do serwisu, dlatego może to być bardzo ciekawy przypadek referencyjny. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego, w tle podczerwień zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla próbki oleju świeżego jest następująca: 53,4 w 40 stopniach oraz 9,6 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 165. Porównujemy otrzymany wynik z deklaracją producenta.
Obserwujemy bardzo przeciętną zgodność, lepkość w 40 stopniach niższa o 5% od deklaracji, w 100 stopniach niższa około 6%. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 52,4 w 40 stopniach oraz 9,6 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 171. Liczymy zmiany procentowe, praktycznie charakterystyka lepkościowa na niezmienionym poziomie. Bardzo ładne wyniki. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu wewnętrznego R2D w opcji z trzema bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Jakie wnioski? Pierwsza bibuła, przypominam, olej pochodzi z silnika wysokoprężnego, bardzo ładny wynik, delikatnie przepalone obrzeża strefy rozpraszania, ale w granicach akceptacji. Druga bibuła, też ocena pozytywna. Trzecia bibuła z przeznaczeniem na weryfikację obecności paliwa. Widzimy charakterystyczną poświatę, co może sugerować obecność paliwa w różnej postaci w tym oleju. Niestety z badania lepkości nie było takiej przesłanki, dlatego sprawa wydaje się być dość zagadkowa. Ewentualnie jest to pochodna jakiejś innej substancji, która dostała się do tego oleju, a która na widmie w obszarze zanieczyszczenia również daje mocne sygnały. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma. Przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni, tak jak wspominałem wcześniej, potwierdza się obecność jakiegoś zanieczyszczenia. To jest tabula w przedziale 300-3600, z reguły woda tutaj daje o sobie znać. Sadza w unormowanych ilościach, reszta parametrów bez żadnych zastrzeżeń. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 83%. Wynik byłby jeszcze lepszy, gdyby udało się ustalić źródło tego zanieczyszczenia. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!